Tablica pamiątkowa poświęcona znanej polskiej aktorce Ewie Krzyżewskiej zawisła w holu pierwszego ELO w Szanowie, bo to liceum ukończyła aktorka. Znaczy my wiedzieliśmy zawsze, że jest naszą absolwentką, bo nawet w książce na stulecie, którą wydawaliśmy, to tam jest umieszczone zdjęcie i jest krótka notatka, natomiast nie mieliśmy kontaktu z rodziną. No a teraz to po raz pierwszy się wydarzyło. Pamiątkową tablicę ufundowała rodzina Krzyżewskiej, która też licznie przybyła na tę uroczystość z różnych stron Polski, a nawet świata, tak jak pasierbica aktorki, która obecnie mieszka w Stanach, a znała ją przez 32 lata. Na pytanie, jaka Ewa Krzyżewska była prywatnie, bez wahania odpowiada. No była przede wszystkim bardzo piękna, serdeczna, skromna, miła. Do tego stopnia, że zaprzyjaźniłyśmy się. W czwartek odsłonięto tablicę pamiątkową, a przy okazji nie brakło wspomnień o Ewie Krzyżewskiej. Urodziła się ona w lutym 1939 roku w Warszawie, a rok później trafiła do Chrzanowa. To był rok 1940, kiedy Juliusz, jej ojciec, mama przeprowadzili się do Chrzanowa. Tutaj mieszkała rodzina państwa Krzyżewskich, znaczy nie tyle Krzyżewskich, co właśnie rodzina po Kądzieli. No i w związku z tym ta rodzina miała im dać jakąś pomoc, bo jak chyba wszyscy Państwo się orientujecie, z poezji Juliusza nie można było wyżyć. Juliusz opublikował zaledwie jeden tomik wierszy, to znaczy nie on opublikował, przepraszam, to zostało wydane w 1978 roku, a Juliusz zginął w 1944. Swoją własną córkę, Ewę, on znał zaledwie 5 lat, ale bardzo ją kochał. Właśnie tu w Chrzanowie miał okazję, bo szukał długo pracy, najpierw w Chełmku, później w parowozach tak zwanych u państwa, więc szukał tej pracy i miał czas na to, żeby się Ewą opiekować. I wtedy był zafascynowany nią. No a potem wyjechał do Warszawy i zginął w powstaniu warszawskim. Ewa Krzyżewska Chrzanowskie Liceum kończyła w latach 50. Już niedługo potem grała u boku Zbigniewa Cybulskiego w filmie Popiół i Diament, czy potem w filmie Faraon i Lekarstwo na miłość. Mówiono o niej, że jest jak Sofia Loren i wróżono karierę, którą śledzili także jej bliscy. Opowieści zawsze krążyły, zawsze byliśmy dumni, że Ewa urodziła się w tej rodzinie. No ja jako dziecko, bo ja jestem trochę młodszy od niej, chodziłem na jej filmy, byłem wzruszony niesamowicie, bo jestem takim człowiekiem, który się wzrusza. Nie powinien się tego robić, no ale takim jestem. I w związku z tym z rodziną dalszą też się kontaktowaliśmy. Zawsze to było wydarzenie. Film Ewy to było wydarzenie. Jej kariera trwała jednak tylko 15 lat. Potem wybrała życie prywatne i po ślubie z Bolesławem Kwiatkowskim wyjechała z Polski, zrywając ze sceną i filmem. Czy była szczęśliwa? Wydaje mi się, że tak i nie, dlatego że w momencie, kiedy mój ojciec wywiózł ją z Polski i jeździli po całym świecie, mój ojciec był inżynierem i pracował dla ONZ-u, więc jeździli naprawdę po całym świecie, to Ewa wtedy była tym zachwycona, bo była spragniona poznania świata. Tym bardziej, że była bardzo zdolna do nauki języków obcych i gdziekolwiek byli, natychmiast wsiąkała w ten kraj. Bardzo szybko uczyła się obcych języków, na przykład języka arabskiego, który nie jest łatwy. No ale po pewnym czasie na pewno tęskniła do grania i do aktorstwa. Krzyżewska zginęła wraz z mężem w wypadku samochodowym w 2003 roku w Hiszpanii. Podczas uroczystości w pierwszym ELO przywoływano wspomnienia o tej aktorce. Zorganizowano także akademię poświęconą jej pamięci. Można było posłuchać piosenek z dawnych lat czy anegdot o Ewie Krzyżewskiej. Również w Chrzanowskiej Bibliotece otwarto wystawę o tej aktorce.